Liga Światowa Siatkarzy, czwarty weekend sezonu 2008. Serdecznie witamy Państwa z katowickiego Spodka. Wojciech Brzyzga i Tomasz Swędrowski. Polska-Chiny to już czwarte spotkanie pomiędzy tymi drużynami w sezonie Ligi Światowej 2008. Wczoraj wygrana Polaków z Chińczykami 3-1. Nie przyszło to nam, Wojtek, łatwo. Musieliśmy się męczyć, szczególnie w tych dwóch ostatnich setach, wygrane do 23. Ale tak jak mówimy, ten szczyt formy ma dopiero przyjść. Też pewną sztuką jest grać średnio i wygrać spotkanie. A zgadzam się z Tobą. Wczoraj wyjątkowo właśnie ten element zaważył. My wygraliśmy te najważniejsze piłki w meczu, w secie, w tych ważnych setach. I to zwycięstwo padło naszym łupem, ale faktycznie nie było to zwycięstwo przekonywujące i zbyt pewne. Wiele czasu to Chińczycy rządzili swoją grą. A myślę, że w kolejnych tutaj minutach naszej rozmowy będziemy analizować poszczególne też elementy. Skład Chińczyków przed chwilą widzieli Państwo na swoich ekranach. Su Jianyan to jest pierwszy trener tego zespołu. Dziś podobnie jak wczoraj nie zagra ich środkowy Biang Hongmin, który wczoraj na treningu porannym doznał kontuzji nogi. Nic chyba poważnego się nie stało, bo widzimy, że tutaj spaceruje specjalnie nie kulejąc, ale dzisiaj raczej nie zagra, chociaż do prezentacji na pewno wyjdzie. Będzie jedna zmiana w składzie, o tym za chwilę. A to reprezentacja Polski i pierwszy trener Raul Lozano, asystentem jest Alojzy Świderek. Wróćmy, Wojtek, na moment jeszcze do wczorajszego spotkania. 19 punktów Mariusz Wlazły, ale i 19 Sebastian Świderski. I co ważne, Sebastian kończył bardzo trudne i ważne piłki. Tak, to prawda. Myślę, że w wczorajszym dniu Sebastian był najlepszym zawodnikiem naszego zespołu i to dzięki niemu w tych ważnych, trudnych momentach on nie zawahał się, nie wstrzymał ręki, zmieniał tempo ataku i był skuteczny. I pewnie jeszcze sporo dzisiaj na ten temat będziemy mówić, ale jak zwykle przed rozpoczęciem każdego spotkania hymny narodowe. Zawsze wspaniałe przeżycie. Mazurek Dąbrowskiego w tym magicznym miejscu dla polskiej siatkówki, jakim jest katowicki Spodek. To za każdym razem podkreślamy, ale chyba nigdy dość podkreślania tak wspaniałych rzeczy. Naprawdę atmosfera, którą mają stworzona zawodnicy, aż chce się grać. No i dzisiaj czekamy także na zwycięstwo polskiego zespołu. Sytuacja w grupie, pewnie Państwo się orientują, Polacy po wczorajszym zwycięstwie wyszli na prowadzenie, ale mają tyle samo punktów co Chińczycy. Dzisiejsze zwycięstwo, no to już będzie prosta droga potem do finału w Rio de Janeiro. Tak, ja myślę, że zespół przeprowadził odpowiednie analizy wczorajszego pojedynku i z nich dość jasno wynika, że zawodzi w naszym zespole serw. Ten element jest wykonywany, przynajmniej mówimy o wczorajszym dniu. Próby wykonywane mocnego serwu kończyły się w większości popsuciem. A to był mankament nasz wczoraj, Wojtek, powiedzmy o tym. Tak, zresztą oba zespoły, co ciekawe, serwowały nieskutecznie. Bardzo mało punktów bezpośrednich, niewiele punktów pośrednich. To już o tym mówi samo przyjęcie. 76, prawie 80% przyjęcia
Polaków, 76% przyjęcia Chińczyków. Stąd też mała ilość bloków. Bardzo dobre przyjęcie, dobre rozegranie po obu stronach. Wiele razy zgubiony blok, ten blok nie był skuteczny, choć my tych punktów blokiem troszeczkę uzbieraliśmy, ale jednak do serwu możemy mieć, do tego mocnego serwu są rezerwy. Guopeng z numerem 5, to 6 Chińczyków, dalej Shengqiong 12, następnie z 8 Chan Jun z numerem 11, wybiegał na boisko Yu Dawei, jest z numerem 18 Wang Yingqiao i z numerem 16 ten niesamowity zawodnik, libero drużyny. Ręki wczoraj pokazał kilka fantastycznych obron. Aż się wierzyć nie chciało, że takie piłki można podbijać. No, jest kilka bardzo ważnych zmian. Przede wszystkim jest zmiana na pozycji atakującego. Ten najlepszy zawodnik z numerem 4, który wczoraj tak punktował, który przysparzał nam wielu kłopotów, dzisiaj w kwadracie dla rezerwowych. No i zmiana rozgrywającego. To też jest zawsze, choć ta zmiana wczoraj była wprowadzona. Natomiast brak tego atakującego, no jest dla mnie zaskoczeniem. No i u nas dzisiaj zasadnicza zmiana. Michał Winiarski powraca do pierwszej szóstki. Nie będzie zatem grał od początku Marcin Wika. Pozostali zawodnicy bez zmian, tak jak wczoraj. Paweł Zagumny, Wojtek Grzyb, Łukasz Kadziewicz, Sebastian Świderski, Mariusz Wlazły i na libero Krzysztof Ignaczak. A więc to jest w tej chwili chyba najmocniejsza polska szóstka. Daniel Pliński wczoraj nie najlepiej na bloku. Nieskutecznie. Myślę, że Wojtek Grzyb dostaje swoją jedną z ostatnich szans na pokazanie się, czy jest w odpowiedniej dyspozycji, w odpowiedniej formie. Winiarski było wiadomo, że pierwszy mecz raczej zabezpieczamy sobie, że tak powiem, zwycięstwo i nie zaczynamy z Michałem, który nie wiadomo gdzie jest. W ogóle wracając do tematu formy naszego zespołu, teraz najważniejszą rzeczą trenerów jest doprowadzenie do ujednolicenia ich możliwości fizycznych, ponieważ każdy jest na innym etapie. Na wielu różnych etapach znajduje się poziom wytrenowania u naszych zawodników. I ta praca tu się zaczęła w Katowicach, to co mówiliśmy, tu tak, już można regularnie potrenować. Tak, ja myślę, że 4 tygodnie to jest akurat ten dystans, w którym oni powinni faktycznie wejść na podobne obroty, na podobne możliwości i wtedy będziemy widzieć prawdziwą jakość gry.